przygoda. Kurde, tu się coś podziało. Halo? O kurde. Nurek. Nurek w traktorze. No i co panowie tak? Co sobie tak? O, dzień dobry. Panowie se tak stoją i rozmawiają. Cześć Jasiu, Jasiu. Strasznie głośno tu jest. Jasiu, jedzie ze mną na przyjaźnkę? No. Wiesz co, zależy jak się nazywasz. Musiałbyś pokazać swoją twarz. Ja jestem John. Nie, John. A w ogóle skąd wiesz jak się nazywam? Skąd mnie znasz, John? Ja cię, Jasiu. Panie, ja cię tak tyle razy na serwerze, ale pan zawsze jeździ jakimś kurde polownikiem. Gdzie mnie pan widział? Ale panie, co to serwer? Polowniku tyle razy. Czy pan chyba, panie, kurde, pana powinni odholować stąd chyba. Co tu się dzieje? Panie, pan się będzie ze mną, ja panu opowiem co tu się dzieje. Pan Jasiu, wszyscy są za maską. Oj, oj. Strajk mamy. Protest. Wszyscy maski zdejmujemy. Uuu, to ja też chcę strajkować. Czy ja mogę dostać transparent taki? Ja mogę panu dać kurde baseball. Nie chcę baseballa, chcę strajkować z transparentem jakimś fajnym. Dobra, Jasiu, chodź, ja cię kupię wszystko, chodź. Jasiu, chodź za mną. No nie, no nie wiem, bo tu... Pan jest taki napalony jakby trochę na mnie. Nie, ten w dresie tam. Przesuńcie tego, nie wiem co to jest. Dobra, gdzie robimy protest? Ja potrzebuję transparent elegancki. Jasiu. Kurde, się znów potknąłem, miałem coś zrobić z kolanem. Jasiu, chodź, kupię. Chodź za panem multikamie, chodź za mną, chodź. Jasiu. Nie, za tobą nie idę, bo ty jesteś dresiarzem zwykłym z kapturem. Ale ja ci kupię. No nie idę z tobą. Ja ci nawet dam broń, żebyś do policji mógł strzelać ze mną. Nie wiem, chyba mam hajs. Nie, nie idę, za dresiarzem nie idę. Tu pan jest kulturalny w garniturze białym. Cicho, ja tu chodź tutaj, bo cię pobijemy. Dobra, zawieź sobie szybko po transparent. No chodź, jedziemy, kurde. Idźcie tam strajkować. No kurde, no i to jest elegancki samochód, nie? Dajcie człowiekowi, kurde, normalnie odjechać do sklepu. Rozjeżdżaj ich. Rozjeżdżaj ich. Proszę mi wysiąść z auta, bo inaczej dzwonię po policję, że pan nie chce wysiąść z auta. Dziękuję. Boże. Co się stało? Czy ktoś do mnie coś mówił? Nie, nie do ciebie, bo to tutaj wiesz. Co, ktoś siedzi z nami w aucie? Nie, już wyszedł. To dobrze, kurde. No więc zacznijmy od tego, że musimy odwiedzić bankomat, bo ja nie wiem czy mnie stać. Przypomnij mi jeszcze raz jak się nazywałeś. Ari Sosa jestem. Kto, kurde? Ari Sosa. Ari Sosa? Tak, dokładnie. Co to za imię? Spójrz na mnie. Ale masz kinol. Widać, że z Bliskiego Wschodu jesteś, co? A, no. No dobra, Barry Sosa. Ari Sosa czy Barry Sosa? Barry. Barry? Przez P. Barry, tak. Przez P? Nie, przez B. Weź to przeliteruj. Jak baran. Będę do ciebie mówił Barry w takim razie, ok? Bo baran to tak nieładnie. No, dobrze, Jasiu. Dobra. Idę tutaj. Kurde, ty, stać mnie na coś. Dobra, Barry. Barry, wieź mnie pod Ciucholand, bo mam genialny pomysł, wiesz? Okej, okay, dobrze. Muszę się przebrać, wiesz? Bo żeby tam się nie przeciskać. Dziwi mnie, że mnie tu rozpoznają wszyscy i muszę ubrać przebranie. Barry, okej. Okay. No, Barry, czy ty jesteś bardziej taki łobuz? Czy bardziej jesteś taki... Powiem ci tak, jestem po obu stronach jakby. Jesteś po obu stronach, a masz przy sobie broń? Aktualnie nie posiadam, ale... Barry, zawsze kupowałem. Bo będziemy łobuzować, czuję to. Bez broni nam, tak. Damy radę bez broni, chodź. Kurde, gdzie to się... Barry, podoba ci się teraz? Ulala. No kurde. O, Jasiu. Żeby ci tam coś nie strzeliło, chodź Barry. Musimy kusić chłopaków, rozumiesz? Pytanie, jedziemy po transparent czy... Nie. Nie, musimy skusić chłopaków. Wywieź ich za miasto i wiesz. I kurde, niech wyskakują z gaci.
CSK, dzięki za zasubskrybowanie. Co nam się stało, Barry? Co ty robisz? Nie wiem. Nie wiesz, kurde. Jedziemy jeszcze po broń, tak dobrze. W sensie ja mogę sobie kupić tak naprawdę broń. Wiesz co, Barry? Ty sobie kupuj, co ty chcesz. Barry. Okej. Okay. Zrobimy tak, że na ciebie nie będzie dowodu. Mhm. Kontakty w policji. Jak coś, to mnie porwałeś, okej? Okay? No, okej. Okay. Barry. A nie widziałeś mojej, może, pola? Pola? Mhm. A nie słyszałem się z polem. Wiem, że chciałem zostać medykiem, lecz niestety nie zostałem przyjęty, nie przeszedłem nawet kwalifikacyjnej rozmowy, bo moje pola... Aha, okej. Okay. Nie tędy. A może wiesz, gdzie jest ten? O, to kościół, byłem tam ostatnio. Może wiesz, gdzie jest Daria, co? A, Daria? No, Daria prawdopodobnie opuściła wyspę. Czemu Daria tak? Ale mam krzywe nogi, teraz tak patrzę. Kolana mi wygięło trochę, Boże. Chyba mam reumatyzm. A? Prawdopodobnie. No, ja się będziemy musieli... Barry, gdzie my jedziemy w ogóle? Gdzie ty mnie wywozisz za miasto? Nie za miasto, tylko ja chcę tutaj do sklepu z bronią kupić sobie beretkę. No dobra, Barry, kurde. No, w końcu mam tu bardzo takiego gościa, nie powiem, że nie, w aucie. Kurde, Barry, wiesz jak jest, nie? Barry, musimy ten, musimy... Musimy, Barry, znaleźć jakąś ofiarę młodą, wiesz? Znasz kogoś młodego? No, znam. Nawet znam osobę, na której chciałbym się zemścić. No to dajesz, to dajesz, bo skurde. Dominik Bryd. Dominik, jak? Dominik Bryc. Nie, Bred. 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 Jak chleb. Jak chleb. No dobra, dajesz, Barry. Dobra, kupuję broń i jedziemy. Na kupuj, Barry. Ja nie będę miał broni, bo nie mam gdzie jej wsadzić. No spaczko. Jak widzisz, mam miniuweczkę. Dajesz, Barry. Powiem ci, że nawet dobrze, ale nie mogę biegać w tych szpilkach, bo się przewracam, wiesz? O, o popatrz, ojoj. Ale mam czerwone majtki, ojo. Barry, otwieraj. Jedziemy, kurde, w długą, Barry. Barry. Albo mi się zdaje, albo oni nas śledzą. Kto nas śledzi? Dodżem. A tym dodżem, co przyjechali. Nie, pewnie się kręcą tutaj, coś robią jakieś. Barry, a powiedz mi, gdzie ty pracujesz? Aktualnie? No. Jestem w nielegalnym gangu. Znaczy, no, legalny gang kiedyś, naprawdę. W gangu pracuję aktualnie jako taki, jak to powiedzieć? Gangster. No dokładnie. Nieźle, wchodzimy, kurde. Towary. Nieźle, Barry, Barry. Mercedes. Dobra, gdzie tego Dominika masz całego twojego chleba? Dominik prawdopodobnie jest aktualnie na strajku. Rozmawiaj z nim, bo chciał wziąć do pojazdu. Mhm. Taki wiesz, w jeansach, w koszuli na prawo. O, chyba nie przejedziemy. Chodź ci, kurde. Nie. Policja, kurde. Czekaj. Biją naszych. A. Do wozu. Ja ci dam. Co tu się dzieje? A proszę podawać powody. Weź ich tam, Barry. Niech pan ucieka. Weźmy Barry do Dominiczka, mnie tu zawieź. Biję naszych kolegów. Okej, już się wiozę do Dominiczka. Po boju musimy jechać. Po boju jedź. Proszę się odsunąć. O, rozjadę. Tu jest gorąca atmosfera. Halo, halo. Boże, co za... Gdzie ten Dominiczek, powiedz mi? Czy oni naprawdę zamknęli? Jest w tej kracie. Biega, na lewo. W jakiej kracie na lewo? I właśnie biegł w budynek. Mhm. Czekaj, bo ja patrzę. A, widzę. To ja idę po niego, wiesz? Otwórz mi drzwi, ja go zaproszę. Okej, to weź go zwabię. Zwabię go. Moim seksapilem. Już blokowaliśmy komisariat. Gadajcie do przyszła. Halo! Dominiczku! Dominiczku, gdzie jesteś? Hej, Dominiczku! Nie chciałbyś się trochę zabawić? Nie! Nie? Nie. No
Dominiczku, czemu? Chodź! Nie bądź... Nie bądź Dominiczkiem, chodź! Cześć! Chodź, Dominiczku! Odejdź, Dominiczku, czekałam na ciebie cały dzień! O nie, o nie! O nie! Dominiczku, czy mogę ci położyć rękę na kolanku? Nie, nie możesz, Jasiu. To nie jestem ja! Widziałam, jak się przebierałeś, wszystko jest strój. Dominiczku, takich rzeczy się nie da na siebie ubrać. Ty chyba coś brałeś grzyba. O kurde, czy tam były strzały, bo chyba dostałam w głowę, wiesz? Tak, to trzeba podjechać pod policję i zaraz się będzie strzelać, ale Dominik, kurde, i rozstrzelam ich tam. Dobra. Dominiczku, czemu ty mnie wiedziesz na policję? Nie, zaraz czekaj. Bo to jest masowe zebranie. Kto wsiadł? Chodź, Dominiczku, Dominiczku, chodź ze mną. Chodź, będzie fajnie, chodź. Nie. Dominiczek nie pójdzie. Nie. Chodź, Dominiczku. O nie, nie, tam nie wsiadam. Chodź, wsiadaj, będzie super. Nie wejdę, przepraszam, nie chcę porobić panią. Ja mu nie wierzę. Proszę pani, tutaj. A co tu się dzieje? Odejdź stąd. Pani już bardzo znajomy głos. Co to jest? A pani bardzo znajomy głos, proszę pani. Ksiądz to niech idzie do kościoła się pomodlić. Byłem. Dominiczku, wsiadaj, jedziemy stąd. Nie wsiadam. Czekam. Też wsiadłem. Czekam na ciebie, Dominiczku, chodź. Ty jesteś taki przystojny, marzyłam o tobie. Dominiczku. Przepraszam panią. Halo. Dominiczku, no chodź, no nie każ się prosić. Kurde. Cześć. Kurde, Dominiczku, będzie super. Nie jadę. No chodź. Ja pojadę, ja też trochę. Jestem bardzo ładny, jak Sean Connery. Kurde, no nie. Sosa jedzie, ja nie jadę. Jak to ty jesteś ten, co wsiadł obok mnie? Harvey Specter. To gaz do dechy. Jedziemy. Jesteś pewnie zamożnym człowiekiem. Muszę zdradzić ci sekret, nie jestem kobietą. O nie. Nie, a ja nie jestem zamożnym człowiekiem. To są tylko kurwa. A z przodu kto siedzi? Ja siedzę z przodu. A kierowcę tego oblaktamy. Nie słychać, no. Kurde, to nam się nie udają te porwania, jak my będziemy biedaków porywać. No właśnie, no. Proszę państwa, no, no to bądźmy z szanującymi się ludźmi, no. Halo, dobra, przepraszam. Panowie, ja mam pytanie. Mhm. Lata. Pytaj. Czy chcecie usłyszeć może dowcip o jamniku? Ja chcę usłyszeć dowcip o jamniku, mów. A my jedziemy się przebrać, bo ja muszę się przebrać, bo moje przebranie nie działa. Nie, trzymajmy na poboczu. Bo Dominiczek jest stulejarzem. Mogę opowiedzieć to, co... Nie, dobra, na poboczu nie może, musisz w jeździe musisz opowiadać. Dobra, to opowiadam. A więc Janusz przychodzi z domu do roboty, do swojego jamnika. A najpierw do bankomatu jeszcze, bo mi nie stać na ubranie. Dobra, ale czekaj. No spokojnie. Chodzi z roboty Janusz do domu i zastaje w swoim domu jamnika i mówi: jamnik, słuchaj, wylali mnie z roboty. A jamnik na to: ale jak to, koleś? No to tak, to jamnik, słuchaj, no wylali mnie z roboty, niedługo nas wywalą z mieszkania, bo czy za czynsz nie zapłacimy, nie będziemy mieli co żreć i skończymy na ulicy. A jamnik na to mówi: Janusz, spokojnie, mam plan. Zapisz mnie do wyścigów psów. Postaw wszystko, co ci zostało. Ja wygram ten wyścig. To brzmi, że się to wszystko było, że się wszystko uda, czuję to. No, no ale opowiadaj. Koleś myśli sobie, Janusz, że kurde, no co innego mu zostało zrobić. No to zapisał tego jamnika do tych wyścigów psów. No i na drugi dzień idzie gdzieś tam na miasto, gdzieś dorabiać, szukać roboty. Po kilku godzinach wraca z tyrany, no nie. Czekaj, mówi... poczekaj. Kurde. Wybrałem swoje ostatnie dolary. Ale skończ ten kawał, co? No kończ kawał i wsiadaj, chodź, jedziemy, wsiadaj. Nie, bo wy mnie okradniecie. No nie okradnę, przecież idę teraz. Dobra, uczciwa praca. Nie chcesz chodź, super kawał, chodź. To nie. Dobra, zostawcie. Mów o tajnie, mów o jamniku, a tu niech pan kierowca dobra. Już kurde jedzie z nami. Jak się, czekaj, jak się kolego nazywałeś, bo już Barry, dokładnie. Barry. Dajesz tego jamnika.
Czekajcie, bo tutaj do mnie ktoś dzwoni, ja muszę przerwać tą rozmowę. A, to jest panowie tajemnika chyba. Okej, okay. Słuchajcie. No. No i tak. No i Janusz wraca po ciężkim dniu, żeby tam szukał sobie roboty na mieście, coś dorabiał. Wraca z tyranu do domu i patrzy, a Jamnik siedzi przy lodówce i wyżera resztki jedzenia, nie? Mhm. Jamnik, co ty robisz? Ostatnie jedzenia, nie mam za co kupić innego jedzenia. Co to ma być? Głodny będę. A Jamnik mówi, spokojnie Janusz, mam plan. No i Janusz sobie myśli, dobra, ma plan, trudno, zaufam mu. To jedyne, co mi zostało. No i on idzie się położyć spać. Na drugi dzień znowu wstaje. Idzie tam szukać roboty, gdzieś dorabiać na mieście. Wraca do domu, patrzy, a gruby Jamnik, jeszcze bardziej gruby niż poprzedniego dnia, siedzi i wpierdziela ostatnie resztki tego żarcia. Już jakie tylko były. Coraz grubszy jest i mówi, Jamnik, co ty robisz? Jesteś coraz grubszy, jak ty chcesz pobiec w tym wyścigu? Ja wszystkie pieniądze ci postawiłem, a ty grubniesz w oczach. Spokojnie, Janusz, mam plan. A Janusz sobie myśli, dobra, nieważne, zaufam. Idzie się pożyć spać, wstaje rano, na drugi dzień idzie szukać roboty, znowu po mieście gdzieś dorabiać, wraca do domu. Czekajcie, panowie, tylko Jamnik, co ja mam ubrać? Coś stylowego bardziej? Jasiu? Weź garnitur załóż. Garnitur? Stylowo. Jasiu. Panowie, ale jak ja nie będę... Bo kawał leci, opowiadaj. Właśnie. Dobra. Ja to słyszymy, no i... wszystko spokojnie. Okej, okay, to dobrze. No i wraca po dniu ciężkiej roboty znowu do domu, patrzy, a Jamnik siedzi przy lodówce i wyżera kostki smalca, taki gruby jak kula, no nie? I mówi, Jamnik, co ty robisz? Jesteś taki gruby, jak ty też powiesz, ten wyścigu, ja wszystkie pieniądze ci postawiłem. A Jamnik mówi, spokojnie Janusz, mam plan. No i to Janusz myśli, dobra, trudno. Idzie na następny dzień, czy tam szósty czy piąty, szukać jakiejś roboty, dorabiać jakieś grosze. Wraca do domu, no nie? I patrzy, a Jamnik taki gruby jak cholera, wielki na pół kuchni. Pierdziela kostki lodu, nie? Mówi, Jamnik, co ty robisz? Ostatnie rzeczy wyjadasz z lodówki, ja nie mam za co jeść. Ty taki gruby jesteś, jak ty pobiegiesz w tym wyścigu, no matko boska. Spokojnie Janusz, mam plan. Na drugi dzień jest ten dzień tych wyścigów, nie? Jamnik idzie z tym Januszem na te wyścigi. Janusz siada na trybunach, a Jamnik stoi na linii startu. Jest Jamnik, gruby jak cholera i dwa takie super umięśnione rottweilery, no nie? No. Jest wystrzał. Kurz się unosi do góry. Janusz siedzi na trybunach, obgryza paznokcie, z nerwów gapia się w ten kurz. Słyszy tylko tu pod tych psiaków. Patrzy. A na linii startu... Nadal stoi ten Jamnik i mówi, Jamnik, co ty robisz? A Jamnik na to, nie wiem. Jak się nazywasz, powiedz? Otwórzcie zlicę, ja się przedstawię. Kamilek duchowny, nie ty, Kamilku. Ja się nazywam Matthew Corleone, ale to jest fałszywe nazwisko, ponieważ ja udaję imigranta, a tak naprawdę jestem Stachu Lewara. Ja też... Matthew, jak ty się Matthew nazywasz, tak? Matthew to był najgorszy kawał, jaki słyszałem w życiu, wiesz? Ale się zaśmiałeś, powiedz, że się zaśmiałeś. Nawet się na chwilę nie zaśmiałem, wiesz? Aż czekaj, założę czapkę wstydu, bo przecież... Nie musisz jej zakładać. Ale ty się ktoś zaśmiał obok. Muszę coś założyć na siebie. Ja, bo kurde, znam ten kawał i jest mega... No nie, no, bo to trzeba kurde siedzieć i... Kurde, moglibyśmy być super bohaterami, wiecie? Pan ma mega głos. No. Ma mega głos. To podobny do kurde. Czekajcie, muszę coś na siebie założyć odpowiedniego, coś stylowego bardziej takiego. Takie rzeczy słyszeć. To wie pan. Coś takiego. Tak. Ale naprawdę. Jak pan mówi o tym, ja nie kupowa. Okulary nie. Dobra panie, ja muszę panu coś powiedzieć. Ale to jest teraz historia, no nie? Taka mega. Nie, no nie chcemy już historii. To było zbyt sucho, czekaj. Ale nie, to jest życia, bo ja muszę coś powiedzieć. Kilka dobrych lat temu. Ja na YouTube'a wrzuciłem taki film, gdzie grałem w Battlefield. Co to jest YouTube? Nie wiem, taka stronka. I słuchajcie, i wysłałem. Ja nawet nie mam telefonu. YouTubera. Bo ja takiego YouTubera, co się nazywa Sushibo. I on mi ten film polubił. I powiedział, że fajne. A potem przyszedł Brodaty i powiedział, że nie fajne. I się kłócili i mi nabijali wyświetlenia, nie? Ale taki pan z brodą, czy jak nie rozumiem? Nie, taki pan, co nagrywa na YouTube i się nazywa Brodaty. Nie wiem, o czym ty, kolego, mówisz. Ja nie mam nawet telefonu. Nabili mi wyświetlenia, dobra, teraz... Najbardziej suche kawały, nie wiem co z wami zrobić, chłopaki. Zajęliście całe miejsca, uciekam od was. Bo mi się tak sucho zrobiło, że po prostu muszę gdzieś iść.
Nie mogę po prostu. Czekajcie, idę na protest. Czy pan tego rozumie? Może coś będzie. Wpadłem pod koła. Idźcie, nie, bo tu suche kawały. Tak jest suche, że mówię. Jasiu, jeżeli ty pójdziesz ze mną teraz. Nie idę z wami. Macie zbyt suche kawały po prostu. Ale ja ci coś powiem, Jasiu, posłuchaj mnie. Co tu się dzieje? Czekaj, Jasiu. Nie. Cześć, Jasiu. Sprawdzam, czy każdy dobrze zamknął drzwi. Jasiu, ja ci. Zostawcie mnie w spokoju, uciekam. Boże święty, idźcie sobie. Kurwa, wszyscy mnie gonią. Pojebało was! Ludzie, idę na policję. Kurwa. Policja! Gonią mnie! Ogarnijcie się, downy! Boże! Kurwa, policja! Gdzie tu jest jakaś policja? Gada pan do wozu strażackiego. Wiem właśnie, że gadałem do wozu strażackiego. Tu nie... Czy to jest policja prewencja? Tak, proszę ich zastrzelić, ja tu będę stał, o tu się schowam. Boże, nie mogę wytrzymać. Nie podchodzić. Ja tu zostaję pod kołami. Czemu policjanci nie mają spodni? Zejść z jezdni wszyscy. Tak jest, panie dowódco. Panie Jasiu. Proszę otworzyć ogień wszyscy. To jest jakiś dowódca? Tu mówi dowódca, proszę strzelać do cywili. Wyciągnijcie mi tych pajaców spod samochodu. Czekaj! Do zawinięcia oni. A dostałem w głowę, ała! Nie wchodź pod głowę. Zostawcie Jasia. Boże, może mnie na... albo w sumie w więzieniu chyba będzie lepiej. Zgarnijcie mnie. Proszę mnie zgarnąć do więzienia. Boże, w końcu. Dzień dobry. O, wąż, nawet żmija ulicą przeszła, to chyba znak. Odbije cię, Jasiu. To chyba nie, osoba, która się cieszy, że policja go... Nie mogłem się doczekać, aż mi się... Co tu się dzieje? Boże, nie wiem, co się dzieje. Czy macie jakąś celę dla mnie spokojną? Nie, mamy spokojniejsze miasto. Kurde, trzeba mnie wywieźć stąd. Ja bym chciał resocjalizację w jakimś innym mieście. Wiem, że mnie poniosło tam pod samochodem, bo zawsze chciałem być dowódcą policji. Rozumiem. No i nie udało się. No nie otworzyli ognia. Mówię, otwierać ogień i nie otworzyli ognia. 1-1-5-10-11-10-6. Ja bym chciał uczciwie pracować, ale nie wiem, jak rozpocząć tą przygodę z pracą. A co pan by chciał robić? Dużo zarabiać. Dużo zarabiać. No to proszę pana, takiej pracy to my... No tak, no mógłby pan zostać adwokatem, wtedy się dużo zarabia, ale to już... Wow. Jeszcze. Proszę pana, urzędnicy to... Ja mam dobrą gadanę, a gdzie to trzeba gadać, żeby zostać adwokatem? Czy trzeba skończyć jakąś szkołę tutaj, adwokacką? Nie, no ogólnie to tam na zarządzie się pisze. Takim, jest takie forum zarządu. Forum zarządu, no muszę do burmistrza chyba iść do tego, jak to się nazywa, do... Tak jest, do gubernatora. No, jak to się nazywa? Kurde, nie Rady Miasta, tylko ten budynek, Urząd Miejski muszę urząd iść, miasta. Urząd Miasta. Chyba wam się samochód Panie. Rozwalił, jakiś szeryfowy. Nie, to był medyczny. Medyczny? EMS. Ranger. O, właśnie. A jak się pan nazywa, pan dowódca? Pan Dorian Leach. Dorian. Dorian Leach. Panie Dorianie Leachu. Wow. Gdzie podziała się medyczka Daria? Pani Daria? Pani Daria to jest szeroka, że tak powiem, szeroka została jest. Eksportowana. Nie, proszę nie przemieniać tu moich słów. Tak poszło, tak było. Nie, no jak, proszę pana, co pan opowiadał? Nie wolno tak. No, mówicie, żeście ją... Później wyjdę na takiego, że wie pan. No. Wyeksportowaliście ją. Tak jest, proszę pana. Czy sama się wyeksportowała? No, tak, no wybrała inne życie. No. A dobre miała nie życie. Mamy na to wpływu. Dobre miałeś, chociaż musiała być zmęczona tym, że była jedyną kobietą na całe miasto. Ale właśnie dzięki temu przyszło tyle kobiet, że... Tak? Kurde. Jest około 5 kobiet. Kurde, 5 kobiet na całe miasto. Nie no wiem, i to jest kurde coś, a tak to była sama Daria i może to ten stres ją przerósł. Może moje serce znów odżyje przy innej, a którą poleca pan? Ja to polecam. No, panie Dorianie, panie Dorianie, no kurde, jesteśmy tu sami. Ale jesteśmy tu sami, nie?
No nie, no pan mnie podpuszcza ewidentnie. Jesteśmy sami i nikt nie słyszy, przecież to poza auto nie wyjdzie ta rozmowa. Dobra. To ja polecam, ale ja może pan nikomu powiedzieć, okej? Mhm. Tylko musi być takie tajne. To będzie w tajemnicy. Tajne. Proszę pana, czy pan był kiedyś harcerzem? Właśnie nie, ale miałem kolegę, który mi opowiadał historię harcerskie. Dobra, nie, ja tak się pytam. O! O, zrzuciło nam. No proszę pana, dożyliśmy barierki. No to ja, proszę pana, wie pan komu polecam? Kogo? Jest taka, kurde, Iza i taka Paula. Iza i Paula. Tak. Takie dwie fajne kobietki. Mhm. Ale trzecia jest taka mniej rozmowna, bo się nazywa pani Dakota. Dakota, ale gdzie ja je znajdę? Czy one są medyczkami też? Proszę pana, pani Daria. Aha, kurde, głodnemu chleb na myśli. Nie, no. Oczywiście. Pani Iza to jest, kurde. Wie pani. A nie, to ja nie mogę tego mówić. O Jezu. Bo ja bym powiedział, gdzie. No powiedzmy, że pracuje w policji, pani Iza. Rozumie pan? Czuję, o co chodzi. Ona pracuje w policji. A pani Paula za to robi, no, na cywilu. I ostatnio często na diamentach ją spotykaliśmy, więc można podjechać na kopalnię, zobaczyć, czy tam jest. Ale ja nie taka mam licencji, ona się będzie ze mnie śmiała, bo ja nawet nie mam telefonu i ona mi będzie chciała dać swój numer, a ja nie jak będę miał to, gdzie no zapisać. To pojedźmy, kurde, w takim razie na stację benzynową. Co pan na to? No, mam pieniądze przy sobie, ostatnie pieniądze swoje. Mam tutaj, my mamy na mandat... My tutaj mamy takie, wie pan co? Takie, wie pan, bo jak nam fotoradar, czyli zdjęcie, to my musimy szybko płacić, prawda? Mhm. I my tu mamy w schowku $1000, to ja mogę panu dać. Nie, ja mam 3000 przy sobie. Nie, no to z mniej niż 1000 to nawet nie wychodzę z domu. Tyle pieniędzy. A, zarobiłem. Chyba, nie wiem, jakieś czeki mi przysyłają chyba z pomocy społecznej. Z pomocy? No tak. A to możliwe. To możliwe. No tak to już jest, nie? Ach, te dziewczyny. A tu spokojnie na południu, tam w mieście to straszne zamieszanie. Nie, było. No tam to był strajk, wie pan. O. No i gdzie to jest ten sklep cały? Ja cię ciągle tutaj potykam, muszę coś na to kolaną iść. Tu mi ktoś mówił, że mi pomoże z moim kolanem, że wie jak. No, już... to pan się później do mnie zgłosi. No, to coś tam pomożemy. Czy co ja muszę tu mieć? GPS? Wie pan co? No może nie. Tablet, fon. Tablet, phone. GPS to nie. GPS to pewnie potrzebny, ale tablet to jest. CG tablet. Kupuję CG tablet, phone. I co tam jeszcze? A na czym mogę zarobić jeszcze? Weźmy sobie w takim razie kilo. Sznytę, o. To może mapę. A mapy pan nie ma? Nie, to mam kupić kilof? Tak, kilof i mapę. Biorę kilof. O, w garniaczu, ale co, żadna praca nie hańbi. Dokładnie. O, ktoś przyjechał. Ważne, że się zarabia pieniądze. Widziałem ostatnio taki samochód. O, dzień dobry. O. Dzień dobry. Halo. Co tam panowie porabiają? A, tak. Patrolujemy. A, taki piękny dzionek. Ja tu po gościnności sobie ten pan policjant mnie tu przewiózł na południe, bo... Pojedziemy jeszcze ja potrzebuję świeżego powietrza. Jak się nazywa, tak się zapytam jeszcze. Ja się nazywam... Spójrz mi, ale ociągnij okulary. Niech pan ściągnie okulary. No, proszę bardzo. Ja się nazywam Jasiu Kalajs. Zapamiętaj to imię. Kurde. Jasiu Kalajs, zapamiętam. Dokładnie. Ja proszę pana, nazywam się Aleksy. Aleksy Donhort, proszę to zapamiętać też. Aleksy, nie pytałem cię o imię, bo mnie ono nie interesowało. Możemy jechać. Pan kupi bandaż, panu się przyda. Żegnaj, Aleksy. Żegnamy. Żegna. Już zapomniałem, jak się nazywa. Pan tu, ja tu do auta wrzucę panu dwa bandaże. Mhm. Schowaj do kieszeni. Już, dwa bandaże. W kieszeni trzeba dwa bandaże, mam mapę i kilof. Tak zaczynał mój dziad. Musimy jeszcze zakupić jakiś plecaczek. Wow. A, plecaczek to... Kosteczkę taką najlepiej, sportową bardziej. Dokładnie, co tutaj to, chyba znajdziemy. Sportowe samochody, nieźle. Dużo ludzi tu stoi pod drzewami. Bo tutaj można zakupić sobie. To są panowie sklepikarze. Bo ja się nigdy nie orientuję, bo tych panów jest tyle. Tak, Mariusz, tu panu kupił ubranko. Tu, ja kupuję plecaczek. Sobie plecaczek. Jakiś taki... No ja coś. Drzewo mi zasłania.
Na kolegę czekam, bo się to budzić będzie. W porządku, w porządku. To imprezowało się wczoraj, co? Ojej, oj. Ale taki większy plecaczek, czy taki mniejszy? Pan co? Już do... Spokojny. No nie no, księża, czy wy nie przesadzacie? Czym wy przyjechaliście? Skąd na to pieniądze? Kto na to dał pieniądze? Ja. No, na tace no. Ja. Co? Jeszcze na tace prosto w twarz mi mówisz? Czym oni przyjechali? O Boże! Z tyłu, no nie no, przecież to jest... No nie no, ksiądz tak przyjechał taki... Jeszcze z krzyżem na plecach i z krzyżem na... że ksiądz skromny. To może ja jednak zamiast kilofa powinienem sobie krzyżyk kupić. Ups. Czy pan myśli, że to by było dobre? Ty jesteś. Ja myślę, że ten mandat będzie zaparkowany. Tak, to ja. Jak księża tak nie szanują. Nie szanują, no. Jak wystawiamy za szybkę. Kurde, wiadomo. Dobra. Będzie trzeba dodatkowe jakieś, kurde, różaniec będzie trzeba odprawić dodatkowy, żeby to pokryć. Kurde, z dwa różania. Za Maryję czy coś. No. Cokolwiek, bo. To łobuzy z tych księży. Ale czasem tak patrzę na nich, jak są bogaci, mówię, sam bym sobie coś potem. No ja nie wiem, skąd księża na to mają. Księciem bym chciał zostać, jakimś takim. Księciem? Mhm. Co my tu robimy? Tu mam wyjść? Tutaj market, tak, tak. Tu pan chce. Ale ja już tu byłem. Gdzieś. Tu pan był? Nie. Ale mamy już wszystko, coś jeszcze mam kupić? No, polecam. Pondomy? Nie. Albo dobra, jeden. Pan jeden będzie, bo może się przydać, przecież nigdy nie wiadomo, czy tam tej no, Izy, czy coś. No, jak spotkamy tą. No, Izę. I co mi się? Papieroska nie chce, mięso. A papierosek dobry, bo wtedy pan się nie męczy, jak pan go pali. Nie, no, nie, nie chcę, to już wolę się zmęczyć. Nie, bo jeszcze raka dobra. Dostanę. To cztery, no racja. To cztery te bekon i jajka i to wszystko w sumie. Mm-hmm. A ja króliki. No dobra, to jeszcze bekon i jajka, okej. Okay. Ma pan bandaż? Jedziemy. No to jedziemy. Kurde. Pan policjant to mnie zresocjalizuje. No ja myślę, że tak, że pan to będzie innym człowiekiem. Ja już będę innym, nie że łobuzerka, bo tak wcześniej to czasem jakiś łobuzerkę jakąś zahaczyłem. Łobuzerka? Mm-hmm. No. Ale później lądowałem bez pieniędzy. O kurde. A teraz właśnie chcę rozpocząć uczciwe życie, zarobić pieniądze. O ja. No, to jest pomysł na zarobek, proszę bardzo. Mm. Problem jest taki, że nie mam jeszcze samochodu i nie wiem jak to zrobić. Ile kosztuje samochód? O kurde. No to zależy, bo aut jest naprawdę dużo. Ale taki początkujący dla takiego początkującego kopacza jak ja. Początkujący to mi się wydaje, że 1600 dolarów. Tak? Tak tanio? Tak tanio, bo to jest van taki stary, używany. Ale po co panu... Mam 1600 dolarów akurat. Ma pan? Tak, no ale nie mam licencji. Ach, to pan musi... Boże, co się ze mną stało? Halo? Gdzie jestem? No pewnie umarłem. Fuck. Nie. Czekajcie, coś się kurde porobiło. A co się mogło porobić? Cały komputer zaraz chyba wyleci w kosmos. O, fuck. What the fuck, chyba mi dysk stanął twardy, wiecie? Czekajcie. Dobra, poruszałem nim. No, SSD chyba padł. Dobra, wracamy. O, jestem. Nikogo tu nie ma, kurde, wszyscy się u... Coś miałem kupić, a mam ten? Ctrl Y. Czemu ja mam jakieś donaty i mam pieniądze? Idę kupić. Mam bandaże? A bandaże mam i coś jeszcze, co nie jest niczym. I plecak, dobra. Idę kupić. Coś jeszcze. Tu. Okej. Wszystko gra.
Co to miało być? 4 bekony są. I jeden kondom jest na dziewczyny, gdyby były. No idę na drogę. A może samochód sobie kupię, może mnie stać. Halo! Twoja mać. Co się tam dzieje? O, halo, o, dzień dobry. Dzień dobry. To pan? Czy pan chce, żebym przez pana pracę stracił? Pan mi zasął gwałcie. To ja, co jakim pożar gwałcie? Jest, pożar jest, jedziemy. Jadę na pożar, ale ja chciałem pracować. Panie policjancie! A, Boże, przestraszyłem się. Myślałem, że moja dusza wystąpiła z ciała, a po prostu nie mogę wejść do samochodu. O, czy ja jestem kierowcą? Ojojoj! Nie. Nie mogę, bo kurde, będzie sytuacja. Teraz z przodu panu się. Jestem gotów. Widzi pan tędy? Widzę. Tym właśnie. 115 potrzebny zespół strażaków. Mamy co? Pożar w Morrison Town. Co się zapaliło? Tylko nie to. Trzeba zabezpieczyć. Zaraz pojedziemy, tylko musimy tu wezwać strażaków. Kurde, to ja będę zabezpieczał pana teraz. Ale ja nie mam ciągle licencji. Rozumiem. Barierki wyjąć z bagażnika. Pan. Kurde, mogę też jedną rozstawić. Umie pan? Nie. Ale mogę się nauczyć. Dać, jak to się robi? Dałem panu jedną do ręki. Musi teraz telefonem. Już kontrolę. Wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi. Tu. Musi pan jej użyć. Żeby pan nie zabije nią. O ile pan może? Chwila. Kurde, no nie wiem. Poćwiczę. Dobra. Ja postawię świetlne, żeby. Tak, średnio mogę jej użyć. No to musi pan mieć szkolenie, kurde, strażaka. To nie, to oddaję ją. Nie! A gdzie ci strażacy są? Ja byłem kiedyś strażakiem. Był pan? Byłem tu kiedyś strażakiem, takim rekrutem byłem. Jeremy, Jeremy mnie uczył. U Jeremiego. Ordynator strażaków, wie pan? Tak, wiem, właśnie Jeremy mnie uczył tutaj, jak być strażakiem. Niezły w tym byłem. Był taki ochotnicza straż chyba. Pan już nie służy, czy pana wywalili coś z tego panem? Chwila, ktoś mi tu mówi, że... Aha, Co się stało? A, życie wybrało... A jak oni dojadą, jak tu jest wszystko zastawione? Po usu. Wie pan co? No, odejmiemy to wtedy. Dobre pytanie. To się zdejmie wtedy. Trzeba uważać, żeby ta hala obok się nie zajęła. Wie pan co, no na halę trzeba uważać, bo wiem, że ten pożar może się rozprzestrzenić. Zobaczę, jakie tu są samochody. No powiem szczerze, że tu miało być coś za 1500, a wszystkie są za 39 tysięcy. Nie, proszę pana, bo pan patrzy na Forda dealer. To jest Forda, proszę pana. To nie są auta tanie. Nie, to ja muszę chyba na jakieś dla biedaków auta spojrzeć. Tak, proszę pana. To tu są dla biedaków auta? Nie, proszę pana, to panowie przetwarzają jakieś kamienie czy coś. Żelazo i miedź. Tak jest, dokładnie, proszę pana. To może ja bym to powydobywał. Dzień dobry, gdzieś proszę, tutaj. Światełka w pojeździe już po zmroku, dziękuję. Wisiu, dzięki za zasubskrybowanie. Dzięki, Wisiu, za suba. Proszę nie zbliżać się, proszę zostać po tamtej stronie. Dokładnie. Proszę tam, dziękuję proszę bardzo. Proszę tam zostać i uważać lepiej. Bo tu się dzieją rzeczy groźne się dzieją. A co tu się dzieje tak? Już pana pożar jest. Dzieją się rzeczy groźne i dzieją się rzeczy niesamowite. Rzeczy niesamowite. Bądź dwójkę, Donald. I jakaś przygoda. Dolan. Już pana proszę nie utrudniać, bo jak będzie hałas straż, to ja pana wystawię. Dokładnie, panu dostanie pan kurde zderzakiem. Czemu ja nie mogę tu wejść na te schody? Sam Dorian zostałeś? Już jestem na tych schodach. O kurde. Co tu się dzieje? Ja wiem co to się stało, ale nie mogę wam powiedzieć tego na głos, bo moglibyście pomyśleć, że jestem nie z tego świata. Myśli pan, że moglibyśmy wtedy, że pan jest psychopatą? Tak. Wróćmy medycy. Fajny samochód, co to za model?
to je ma. To jest Peugeotik, chcesz się przejechać? Kurde, nie wiem, może na kamienie? Chodź, dam ci kierować. O. Ja tutaj pojadę na razie z tym panem, bo on mi pozwoli kierować. Dobrze, panie dowódco Dorianie? Słucham? Ja jadę z tym panem na razie, bo on mi jazdę próbną tak, sobie tak, robię. Oczywiście, proszę, szerokości życzę. Dziękuję, tylko właśnie szukam, gdzie ja tu do pracy mogę pojechać. Kopalnia jak diamentów. Jak kurde mówią? Kopalnia diamentów. Na mnie mówią... Gdzie się światło zapala? Na mnie mówią Jasiu. 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 Chłopak Dari. Dari, ale ja znam tą Darię, to ta pani ratownik. Tak, to ta pani ratownik, która musiała wyjechać z wyspy. Nasza miłość... Coś błyska strasznie. Co to a tak? Na mnie znajomi mówią DMR, ale można mówić po imieniu Mad Dogs. DMR brzmi jak ten, jak narkotyki. No bo to jest taka odmiana narkotyku. To jest chyba właśnie, no właśnie. No więc wracając do Darii, nasza miłość nie była tu akceptowana i Daria nie mogła znieść tego i musiała wyjechać z wyspy. Strasznie to... Może pojedziemy ją odnaleźć, może tak nie było, może ona gdzieś jest na tej wyspie, tylko się chowa. Nie, ja wiem, że ona jakby nie akceptowali jej... O kurde! O Jezu, nie! Co się stało? Co się stało? Boże święty! A nic się nie stało, żyjemy. Żyjemy, no. Boże. Ja w Lakeside mam schowanego Lamborghini i to możemy pójść pojechać po niego. Kurde, nie, Lamborghini to będzie za duże. Ja już tu czuję, że trochę za mocno driftuję, nie? Patrz. Zginąłem chyba na śmierć. Halo, ała! Ej, Jasiu. Czy ja żyję? Halo? O nie, Jasiu. Umarłem? Halo? O kurde. Pa, muszę zadzwonić po pogotowie. Dzwoń! Mówię do ciebie z nieba, dzwoń! Będę tu czekał, nigdzie nie idę. Telefon mi kurde źle działa. Dzwoń na pogotowie, umarłem chyba. Halo, czy jestem w niebie? Halo? Halo? Kiedyś jak byłem w niebie, to gadałem z innymi, co są w niebie. Halo, pogotowie? Kurwa. Kurde, niech mnie ratują. Tylko żeby mi palwuloniku nie podali, jak zawsze. O kurde, coś nie działa. Nie wierzę w to. Chciałem pokazać, jak się driftuje i się kurde doigrałem. I się kurde doigrałem. Wiedziałem, że tak będzie, jak będę driftował. No nic, musimy poczekać. No, pijesz, nie jedź, będzie przypał. Już dzwonię, przeżyjesz. Wiem. Nie podbiera szybciej. Chcę żyć, nie chcę umierać. Bo ja tu pojechałem z tym panem i dalej na drodze jacyś panowie w sportowych autach nas wyprzedzali za mostem i wpadliśmy w drzewo i Jasiu jest nieprzytomny. O, to o mnie. Jadą już 1800 metrów. Ale szybko, kurde, umrze tutaj. Dostałem wylewu. Dobrze, czekam. Za mostem w prawo. Jasiu, będziesz żył. Wiem, że mnie nie słyszysz, jestem w niebie teraz, ale to tylko śmierć kliniczna, zaraz wracam do ciebie. Boże, niech mnie ratują. 4 reputacji zyskałem, to chyba dobrze. Kurde, już byliśmy tak blisko kopalni. Kopalni diamentów. O, ja mam robić, kurde. Masuj mój pierś, żebym nie umarł. Czy on nie zna, powinien mi zabezpieczyć ten, szyję i ciało. Powiedz mi przekazem myśli, jak daleko oni są, ile metrów. Słyszę cię z doświatów. Nie możesz mnie słyszeć, bo się musisz klęknąć i pomodlić. Musisz
klęknąć i się pomodlić, tylko wtedy będziesz mnie słyszał zza światów. Modlisz się. No kurwa, no leżę i się modlę, to chyba słyszę, nie? Dobra, jak się modlisz, to już ci mówię, to jest dokładnie 1328 metrów i się nie zbliżają medycy. Odbiór, ksz, ksz, prosto z nieba. Tylko prawdziwie ludzie, kurde, święci potrafią tak się porozumiewać. Ale to trzeba chodzić do kościoła i być grzecznym, jak Maddox i ja. Jasiu, słyszę cię, kurde. Maddox, nie biegaj tam. Wracaj do mnie i pilnuj mojego ciała, żeby mnie nie porwali. Kurde, po pomoc, przekaz myśli, ksz, ksz. Kurde, Maddox, oni się oddalają już tylko. Krucji. Aha, bo ja muszę request. Może oni nie wiedzą. Może oni nie wiedzą, bo ja nie nacisnąłem tego. Kurde! Zapomniałem ich wezwać za światów. Chyba. Chyba zadzwoni jeszcze raz. Krucji, dzwoń tam do nich. Powiedz, żebym po mnie przyjeżdżali, że umieram na śmierć. To już 5 minut wylewu. Aha, brawo. No i gdzie jest ta kurde, gdzie ta pomoc? Człowiek tylko umrzeć może i umrzeć. Panie, no on ma tutaj już kurde wylew od 5 minut. No to szybciej jechać za mostem w prawo, kurde. Kurwa. Szkoda, że się samemu nie można podnieść. Trzymaj się, Jasiu. Nacisnąłeś i wtedy zaczął się zbliżać metyki, się nie zbliża i tak. Jedzie pomoc, słyszę ją. Jak może jechać, jak ich tu nie ma? Nie słyszę. W niebie nie słychać takich rzeczy. O, słyszę. To chyba policja. Jadą, widzę jak jadą. Wyskoczyli na moście. To jest chyba policja. Co jest? Co tu się stało? No kurde, no wpadł w drzewo, bo sportowymi autami nas wyprzedzali. No i wpadł w drzewo, no i ma wylew, kurde. Pan się odsunie, wybijamy szybę. Wylew! Chwilę, ja to otworzę! Nie, kurwa, mać! Przepraszam. Dobra, wybita. A! Żyję czy umarłem? Ty, nie blokuj całej drogi. Boże, tu jestem za drzewem u góry! Kurwa, moje auto. Tu jestem, halo! Jasiu, będziesz żył. Módl się cię do mnie, jestem u góry, usłyszcie moje wołania. Jasiu. Boże. OBE! Halo! Jasiu, żyjesz! Halo, słychać mnie? Departament szeryfa. No imię to Dorian, stopień to szeryf. Proszę pana, został pan tutaj masażem serca uratowany. Dziękuję za masaż, ale ja doświadczyłem doświadczenia poza ciałem przed chwilą. Patrzyłem na tą całą akcję za tego drzewa. Tu u góry byłem. O czym pan mówi? Wyszedłem z własnego ciała. I mieliśmy przekaz myśli w tym czasie. Pan chyba jest takim... Tak, pan mówię. Pan potrzebuje pomocy medycznej. Nie, to jest bardziej potrzebuje rozmowy teraz duchowej. Muszę to przemyśleć. To auta. Jest pewny. Muszę przemyśleć. Muszę to przemyśleć, bo to było doświadczenie. Trochę... Maddox, chodź na bok. Chodź na bok. Chodź. Maddox, chodź tu. Co tu się dzieje, pan? Chodź za krzak. Był wypadek. Co się tu wyprawia? Pomóc coś komuś, czy nic? Czekaj. Proszę odjechać stąd, dziękuję. O, czemu ja mówić nie mogę?
Wypadek, słyszę, kurde. Chciałem ci powiedzieć, czekaj na cichutko, to było doświadczenie jak po grzybach. Masz to twoje marynki? Może... O kurde, a może pójdziemy zapolować na szczupaka jeszcze? Nie szczupaka, musimy na diamenta wykopać dla kobiet. Dziękujemy za pomoc! Nie, pan poczekaj, ja mam to dla pana. O, jest ryba szczęścia, proszę bardzo. Ojo! Oja! To jest przerośnięty tuńczyk, który wygląda jak rekin po grzybobraniu. Czy ja go mogę trzymać w rękach? Nie. Tak, znaczy nie, może pan go trzymać tam w środku. Pokażę go, jak spotkam jakąś wybrankę serca, to jej pokażę takiego. Pan jej to da, pan jej to da jako... Okej, dziękuję. Kawa, dzięki za suba. Jest pan policjant. Boże. No. Madoksie, ty mi tak zaufałeś. Ci ludzie tam chodzą z bronią i mówią tak, taka intuicja, kurde. Że dalej mi pozwalasz prowadzić. O właśnie, kurde. Dobra, jedziemy. Bo to ten napęd. Z Dunią, kurde, musimy jechać. Co musimy? No ja jadę chyba. Ile już jadę? 140. Woohoo! Boję się, że zginiemy, jak tak będę jechał. No i było tak. O! Samochód. Co to oznacza? To podejrzane. Nikogo tutaj nie ma. Podejrzane. Powiedz, na grzyby poszli. Madox, powiedz mi taką rzecz. Czy ty znasz tu jakieś dziewczyny? Izę znasz? Znam Izę. Dzisiaj na strajku jej pierdolałem kije w głowę. A co robiła? No, chciała poradzić mnie paralizatorem, to ja ją tak bach kijem, no i nie uderzyła. A co, ona jest z policji? No, ona jest z policji, kurde. Czyli mezalians i zakazana miłość. Zakazana miłość. Czy my jesteśmy w dobrym miejscu? Nie wiem. Ty nigdy chyba nie pracowałeś fizycznie. Nie, no zawsze mi ludzie dają pieniądze. Jak ja to mam zbierać teraz? Co ja mam? Nie wiem, ale ja bym uważał tutaj, bo kurde, to jest jakiś teleport do innego świata. To nie jest teleport do innego świata chyba. Nie wiem. Czy ja mam stukać w ziemię? A może w ten kamień? Nigdy jeszcze nie kopałem diamentów. Muszę ci się zwierzyć. Czekaj, a może strzelić trzeba? Nie, też nie działa. Kurde! O, jadą, dobra, to schowam. O! O! Działa? Robię coś! Nie udało mi się! Z dwa diamenty uncut! Ujo! Osłaniaj mnie. Dobra. Jak my to przerobimy? Nie wiem, ja jeszcze nigdy nie pracowałem. Madox, ty chyba pochodzisz z bogatej rodziny. Nie, ja pracuję jako myśliwy. Ja tu specjalnie przyjechałem z Afganistanu. To poluj tutaj na złoczyńców, którzy będą nam chcieli odebrać nasze diamenty. Dobra. Ale coś nic nie wykopuje, może chodzić trzeba, a nie, jednak coś wykopuje. Ale u mnie to ty stukasz powietrze. Kurde, bo taką mam technikę. Może to być może teraz? To tam z sufitu spada. No tu wszędzie, tu jak, diament jak na pukasz, diamencie. Może jak ty tu pukasz, to z sufitu nam spadają. Nie wiem co się dzieje, ale czuję, że zarobimy, na bogato będzie. Jakaś maszyna by się przydała do kopania. No, przydałoby się. I jak coś, żeby było więcej miejsca, żeby można by to było więcej kopać. I żeby było więcej dziewczyn w mieście, żebyśmy tak mogli każdej rozdać po diamencie. O, tak. Mhm. No dobra. Czyli mówisz, żeby Izę spotkać, to trzeba łobuzować, tak? Tak, żeby Izę spotkać, trzeba łobuzować. A jeszcze tam słyszałem o jakichś innych, ale już zapomniałem ich, tylko Iza mi została w pamięci. Jeszcze była Joasia. Joasia. Ale to dziewczyna Stasia. Nie, teraz żartujesz. Nie. No to przypał. Jeśli ma chłopaka. Będziemy go musieli zabić, Ewentu. Wiem, będziemy go musieli zabić. Zamach na niego będziemy musieli zrobić. Ale to jest policjant. Jak my to zrobimy? Aż mi reputacja rośnie, czuję to, wiesz, we wnętrzu, jakby w sercu to czuję, że mi reputacja rośnie od kopania diamentów. A moje serce tak trochę jest czerwone. O, bandyci! O ty, to nie są bandyci, to są ci, co się ścigają samochodami. Aha, dobra. Ty, patrz co on robi.
jesteś pewny? Ej, nie celuj tą pukawką w nas. Ale ja tu tylko bronię, spokojnie, już opuszczam. Chowasz? Ja mam już pełny plecak, możemy się stąd oddalić. Dobra. Nie, my nic nie robimy, panowie, spokojnie. Odsuńcie się, bo kurde, pójdzie kilo w ruch. Już, dobra. Nie, bo baliśmy się, że nas okradniecie, kurde. Dobra. Na przerób jedziemy teraz. Gdzie to jest? No weź prowadź, ty, bo ja nie wiem. A ja nie wiem, gdzie to jest. Ja też nie wiem, gdzie to jest. Kopalnia diamentów. Ja tu nowy jestem. Przetwarzanie żelaza, przetwarzanie miedzi. Szukam na mapie, bo sobie kupiłem. Garaż. A ile licencja kosztuje na diamenty? Nie mam pojęcia, będziemy myśleć, jak dojedziemy i nas nie będzie stać. A. Kur... Czekaj, to ja mam 10 tysięcy, to starczy? Starczy. Dobra. Ja bym miał 10 tysięcy, to bym nawet nie kopał. No czekaj, to ja ci dam. Ale 5. Gdzie te diamenty są, bo ich nie widzę nigdzie. Gdzie to może być? Maryśki, przetwarzanie Masz, kurde, mety. Jasiu, 5 tysięcy ci dałem. Co to za mapa, że na niej zaznaczyli przetwarzanie mety? Bo pewnie masz nielegalną, kurde, mapę. No tak mi się wydaje, ja przy policjancie kupowałem. O kurde. To zapnij pas, bo znowu będzie, kurde, wylew. Pomóż mi szukać. Dobra. Jak to się nazywa? Podobno gdzieś w głównym mieście. Przetwarzanie kamienia, przetwarzanie oleju. Dealer narkotyków, co to jest za mapa, kurde? Też masz taką nielegalną? Też mam tak. Przetwarzanie diamentów znalazłem. O, gdzie to jest? To jest w mieście. O, widzę kopalnię tutaj. Jest dobrze tutaj. O kurde. Jedziemy, seta. A jak pojedziemy tam, to też będzie dobrze? Kurde, nie wiem. Czy my lasem jedziemy, czy co ja robię? Nie wiem, ale chyba droga jest na prawo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bądź moim nawigatorem, Madoksie. Na prawo jest droga. O, dobrze jedziesz, tak. Ale ty masz chyba GPS. To tam taką klawiaturę w głowie musisz włączyć. Nie, nie mam właśnie. A to czekaj, to dam ci do auta. Masz. Tak? A co to mi da? Będziesz widział, gdzie jest droga. Trochę będę, trochę nie będę. Ale chyba w drugą stronę mam jechać. Chyba w... Czekaj, nie. Nie, w lewo, no. To czemu jadę na południe? No bo musimy objechać te wszystkie drogi. A, rzeczywiście, teraz już wiem, o co chodzi. Piękny ten, piękny samochód. Dziękuję. Firma z lwem. Dam ci kluczyki, jakby wszelki wypadek coś się stało. Ty, zapnę pasy może lepiej. No lepiej zapnij. Daję ci już kluczyki, kurde. Okej, dobra. No Madox, ty to jednak jesteś gość. O kur... Onku, nie zabij nas. Ej, ale widziałeś, jaki tam szczupak z wody wyskoczył? Widziałem, kurde. Poczuł drgania. Tak, on się przestraszył, ja to wiem. Ja mam jeszcze tego tuńczyka, a ty może my będziemy łowić. Da się tu łowić? Chyba tak, da się łowić. Jak woda jest, to się da. Widziałem haczyk w sklepie, tylko wędki nie widziałem. A to musimy kupić i wtedy pójdziemy sobie na rybki. Czy ja dobrze jadę? Patrzysz na mapę. Nie, źle pojechałeś chyba, kurde. Ominąłeś most. Tam jest przetwarzanie, kurde, maryśki. Musimy stąd jechać. Lepiej tam się nie zbliżać, bo nas zgarną. I teraz na pierwsze w prawo będziemy musieli. A czy ty znasz Pola, mojego kolegę? Starego drucha. Taki Pol. A to taki, który jeździ w białym garniturku? Nie wiem, bo go nie widziałem dzisiaj. To ten, który pracował prawie wszędzie. Tak, to on. A, to wiem, który. Ten to jest, kurde, sprytny gościu. On już we wszystkim robił. No, obrotny taki. Gdzie to ma ręczny w ogóle? Nie wiem. Kurde, ja to dopiero kupiłem. Masz to, kurde, pod skrzynią biegu. Ty chyba masz ustawione tu oponki i trochę spuszczone na drift, co? Kurwa. No. Wiesz co, to może pojedziemy później przy okazji do głównego miasta pod szpital, to weźmiemy moje drugie auto. Kurde, bo to jest jakieś dzikie, wiesz? No, Peugeoty to jednak zawodne są czasami, nie? No powiem ci, że zaraz chyba coś się rozbijemy. Nie wiem, czy ja dam radę 5 km dojechać przez bez jebnięcia w coś. No to po drodze zatrzymamy się w tym...
Lakeside i weźmiemy mój drugi pojazd. Ciekawe, czy kapitan Batman dzisiaj pracuje. Ja widziałem dzisiaj Batmana. Tak. Tak, chciał mi mandat wlepić, ale mu uciekłem. Powiedziałbym ci coś, ale nie wiem, czy może utrzymasz to w sekrecie. No, nie wiem, to ty mi musisz zaufać. To ci powiem. Kapitan Batman to jest, ale nie powiesz nikomu. Nie powiem nikomu. To jest stary spec od cipuszek. Nie. Tak, mówię ci, naprawdę. U niego, jak się u niego zapytamy, gdzie się dziewczyny pochowały, to na pewno będzie wiedział. Ale to taki, który jedną za drugą ma? Kurde, ja nie wiem, co on tam ma, ale to jest po prostu... Tak nie może być, kurde, czemu on ma lepiej od nas? On bo to jest kapitan Batman. Bo w sumie Batman jest bogaty, no to... No. Dziewczyny lecą, kurde, na pieniądze. Dziewczyny lecą na takiego, kurde, kapitana. Musimy, kurde, zarobić i, kurde, będziemy rzucać pieniędzmi w takie dziewczyny i ci puszki same się otworzą. Kurde, nie wiem, czy to tak... O, kurwa, rzuca! Ej, bo kurde, skasujesz mojego nowego pilota. Bo bieżnika nie ma, trzeba było opony ustawić, a nie kurde, spuszczone opony, zero bieżnika. Ale no ja nie wiem, ja to wziąłem z salonu i od razu na drogę wyjechałem, nie? I cię spotkałem przy tym pożarze, kurde. Kurde, coś tu leci. Ty, samolot. Ej, on jakoś kijowo działa chyba. Hydroplan. Ty, ale on chyba, on oprysk robi. Ej, uważaj, bo na nas napryska. O nie! A! Pull up! Fuck! Oh, fuck! Co to było? O nie! Musimy ich ratować! Ratujemy. Co się stało? Urwało mnie? Nie mogę jechać! Musisz wysiąść, musimy popchnąć! Pchaj! Ja jestem silny, odejdź, ja popchnę! Pchaj! Ja idę ratować! Nie mogę popchnąć! Halo! Halo ludzie, czy ktoś żyje? Halo? Szukam zwłok, halo? Kurwa, nic nie zostało. Maddox, chyba nikt nie przeżył. Kurde. Nawet wrak nie został. Maddox! Kurde, nie ma nawet co zbierać. A tak wybuchli aż? Ta. Uciekajmy stąd, będzie na nas. No, dawaj, zbijamy się. Ty, a słyszałeś o tej aferze w Smoleńsku, kurde? Nic o tym nie wiem. To chyba powtórka była, kurde. Chyba nie jednak. Poczekaj chwilę. Tu muszę taką małą przerwę sobie zrobić, taką sekundową. A, bo...